Czy te wstęgi muszą być aż takie długie? O, czyżby potężny król naciągnął bicepsy? To nie jest śmieszne. Nie masz pojęcia, jak trudno je rozplątać. Rozpunko! Nie odchodź! Twoje miejsce jest przy mnie. Rozpunko! Pomocy! Skarbie, nie! Tato! Tato! Tato? Rozpunko! Obiecałaś mi coś! Co? Hej, masz ochotę? Kochanie! Co się stało? Już dobrze? Ja. Sama nie wiem. Ten sen był jak ten, który miałam po koronacji, tylko bardziej intensywny. Zupełnie tak, jakby chciał mi coś przekazać. Co takiego? Nie jestem pewna. Kamienie, moje włosy, wariant, to wszystko ma ze sobą związek. I teraz muszę się dowiedzieć, jaki. Strasznie fajnie się gada o tych snach i w ogóle. Ale czy nikogo więcej nie martwi, że Rozpunka wisiała opleciona wokół wieży? Julku, to co widziałam, musiało coś znaczyć. Okej, może i tak. Ale co, jak to było ostrzeżenie, żebyś nie próbowała się ruszać z zamku? W końcu nie jest tu tak najgorzej, co nie? Może zostaw zagadkę tych kamieni w spokoju. Nie, nie mogę. Muszę poznać prawdę. I chyba wiem, gdzie zacząć jej szukać. Mówiłem ci, żebyś zapomniała o magii i świecących kamieniach. Może sprawdźmy, co się dzieje w Starej Koronie. Obawiam się, że Varian ma kłopoty. Księżniczko, Varian jest niebezpieczny. Już zapomniałaś, jak zaatakował cię w trakcie burzy? Nigel! Chodź za mną. Śledzę sprawę tych kamieni już od dłuższego czasu. Był z nimi duży kłopot. Pozbawiały ludzi ich domów, niszczyły drogi. O nie! Ale na szczęście usunęliśmy je, jeden po drugim. I teraz mieszkańcy naszego królestwa mogą wreszcie spać w spokoju. Więc czemu nic nie mówiłeś? Przyznaję, że nie byłem w tej kwestii jakoś szczególnie otwarty, ale kiedy już zostaniesz królową, to zrozumiesz, jak ważne jest, by nie wywoływać paniki, szczególnie w sytuacjach, które są już rozwiązane. I teraz sama widzisz, jak się sprawy mają, lub raczej miały. Ale ulga. Dzięki, tato, że byłeś ze mną szczery. Drobiazg, promyczku. A teraz zmykaj. Czekają nas pilniejsze sprawy, jak zorganizowanie twoich urodzin.